Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak praktycznie wykorzystywać drążki, jakie są rodzaje drążków. Jestem teraz w showroomie Komandora, tu jest bardzo dużo fajnych, ciekawych przykładów i po kolei Wam te przykłady pokażę, żeby Wam ułatwić zaprojektowanie takiej szafy. O, i zaczynamy. Zobaczcie, pierwszy rodzaj drążka to jest drążek, który jest, zobaczcie, montowany do półki. Jeżeli chcecie taki drążek zastosować, to musicie pamiętać, że ta szerokość nie powinna przekraczać 80 cm ze względu na ciężar ubrań, które będziecie tutaj wieszać. Taki drążek jest montowany do półki, jest montowany najczęściej na środku, więc jak robicie szafy, szafy, które są z drzwiami przesuwanymi, tak jak tutaj, albo otwieranymi, to powinniście zachować tą głębokość 60 cm i do tego doliczamy około 10 cm na prowadnicę dolną. W niektórych skrajnych sytuacjach możemy zrobić trochę te szafy węższe, ale im mniej miejsca w środku, tym później jest problem, że te ubrania zahaczają nam o front. Bo jak będziemy te fronty przesuwać, zobaczcie, no to dobrze by było, żeby te ubrania nam się trzymały. Drugim rodzajem takich wieszaków są, zobaczcie, tutaj nasze drążki, które są przykręcane pomiędzy szafami, czyli pomiędzy jedną a drugą szafą, one nie powinny przekraczać 120 cm. Ten jest dodatkowo oczywiście podświetlany, co jest bardzo praktyczne. Czyli robimy szafę na głębokość 60 cm, robimy sobie fronty, które nam się ładnie zamykają i w środku mamy drążek. I teraz na jakich, słuchajcie, wysokościach robić te drążki? Oczywiście możemy zrobić dwie linie, czyli drążki, które są niżej, drążki, które są wyżej. Te, które są tutaj zamontowane, ta półka, wysokość tej półki od podłogi to jest 214 cm, czyli drążek wisi na wysokości około 200 cm. Ta wysokość jest dobra dla mężczyzn, dla kobiet raczej robimy trochę niżej, około 188 cm. Zobaczcie, ja sobie sięgnę to i mogę zdjąć, ale muszę trochę na palcach stawać, żeby swobodnie to zrobić, ale dzięki temu rozwiązaniu możemy więcej rzeczy powiesić i mamy łatwiejszy dostęp niż jeżeli te rzeczy są poskładane. Długie sukienki, kurtki, płaszcze, tak jak tutaj, to powinna być zachowana przestrzeń pomiędzy 130 i 170 cm. Przy krótszych ubraniach możemy mieć 120, marynarki, jakieś koszule 100. Jeżeli mamy składane na pół spodnie, to około 80 cm. I tutaj zobaczcie, to jest dosyć ważne, żeby dopasować sobie tą wysokość do swoich wymiarów. Pokażę Wam jeszcze pantograf. To jest taki element, który możemy spuszczać w dół, który jest dobry, jeżeli chcemy mieć jak najwięcej elementów wiszących, a chcemy wygodnie sobie te elementy wszystkie ściągać. Zaraz Wam to pokażę. Przejdziemy sobie tutaj obok i zaraz zobaczycie. Tu jest, widzicie, jeden. On jest na górze zamontowany, a tutaj mamy drugi. I teraz ja mam 1,64 m, chwytam sobie za niego i ściągam w dół. Jest takie, widzicie, wybicie. Mogę sobie te ubrania przesunąć, jak chcę obejrzeć. A jak chcę puścić do góry, zobaczcie, robię to jedną ręką, to on sam jedzie do góry. To jest bardzo wygodne, jeżeli chcemy mieć jak najwięcej, albo mamy bardzo dużo ubrań, typu właśnie na przykład płaszcze, i chcemy wykorzystać maksymalnie całą przestrzeń, którą mamy w danej szafie czy w garderobie. Mam nadzieję, że dzięki tej wiedzy będzie Wam łatwiej to wszystko zaprojektować, będziecie mieli wygodne drążki. Zwróćcie uwagę na głębokość szafy i zwróćcie uwagę na to, jaką macie wysokość albo jaką wysokość mają domownicy. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym pokażę kolejne elementy, jak zaprojektować sobie meble w domu.